No zobaczcie, czy to nie jest coś pięknego? To jest po prostu fantastyczne. Niewielkie starorzecze, z dala od cywilizacji. Piękna przyroda, piękna natura, jeszcze do tego taka mgiełka, która tworzy tutaj klimacik. No coś pięknego. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj takie najzwyklejsze wędkarstwo, jakie tylko może być, oczywiście spinningowe, a najzwyklejsze dlatego, że będę łowił z brzegu na niewielkiej, dzikiej wodzie, to jest starorzecze, bajorko, bagienko, zwał jak zwał, czyli taki sposób łowienia i miejsce łowienia, tak jak pewnie większość z nas uprawia, pewnie każdy ma gdzieś w swojej okolicy jakieś właśnie, czy niewielkie jeziorko, czy jakieś takie bagienka, zakłada kalosze, idzie poszlajać się po błocie i trawie, żeby spróbować dorwać. No w moim przypadku będzie to dzisiaj próba dorwania szczupaka. Uparłem się na te starorzecza, przyznaję, a to tylko dlatego, że wierzę głęboko w to, że tutaj mieszkają fajne szczupaki, ale chcę to sprawdzić sam. Na tym też polega w mojej ocenie i sprawia mi dużo radości właśnie mój sposób wędkowania. Lubię łowić na małych wodach i lubię przekonywać się, co w tych wodach mieszka. To się wiąże z ryzykiem, bo może być tak, że tutaj nic konkretnego nie złowię, dzisiaj może w ogóle nic nie złowię, ale no na tym też polega wędkarstwo. Jak wiecie, u mnie na kanale takie filmy też się pojawiają z bardzo prostej przyczyny, bo zależy mi na tym, żeby pokazywać to nasze wędkarstwo takim, jakie ono jest. I czasami niektórzy piszą, o, bo nic nie złowiłeś. Czasami tak będzie, że nic nie będę łowił i takie filmy i tak się będą pojawiać. Także zapraszam Was na dzisiejszą przygodę. Przy tej okazji trochę porozmawiamy też sobie o tym, bo pojawiało się wiele pytań, w jaki sposób do takiego łowienia na takim niewielkim starorzeczu się przygotowuję. Zaczynamy. I punkt pierwszy, jakby nawiązując do tego, w jaki sposób ja się przygotowuję, znam te starorzecza, wiem, że one są płytkie, więc wszystkie przynęty, które będę używał, są na 3-gramowych główkach i przygotowałem sobie przede wszystkim gumy w różnych sprawdzonych już też kolorach, coś takiego, no jakieś seledyny z czerwienią, seledyny, perełki, coś takiego, o, bardziej naturalnego, trochę różne rodzaje przynęt, tak, no zależy na co tam będą chciały reagować, zobacz, kolorystyka, takie naturale bardziej. Chodzi o to, żeby mieć w zanadrzu przynęty różne kolorystycznie, troszeczkę różne, jeżeli chodzi o pracę, o tutaj na przykład coś takiego. Chodzi o to, żeby trochę jednak kombinować i to jest taki pierwszy punkt moich przygotowań, że dobieram sobie różne przynęty, tak żeby mieć co tym rybom pokazać. O, zróbmy sobie tego białego, zobaczymy. I to jest takie przygotowanie przynętowe. Jeżeli byłyby tutaj większe głębokości, musiałbym bardziej kombinować, to oczywiście te same przynęty, które sobie tutaj wyselekcjonowałem, ja sobie tak akurat wybrałem, żeby mieć jakiś tam przedział, jeżeli chodzi o kolorystykę i żeby mieć co tym rybom pokazać, ale to samo bym zrobił, tylko bym zbroił to na przykład w 3 gramy, w 5 gram, w 7 gram, po prostu więcej tych przynęt bym miał w zależności, tutaj nie muszę, bo tu wszędzie w zasadzie na te 3 gramy, tutaj jest dosyć płytko, ewentualnie 5 gram, tam mam 3 gumy też uzbrojone w różnych kolorach w 5 gram, ewentualnie jak tak bym chciał spróbować sobie na takie trochę bardziej agresywne prowadzenie, takie szybsze, z szybszym opadem. A tak to w zasadzie tutaj nie będzie mi to potrzebne. Niestety nie ma wiatru. Jak już wiecie z poprzednich filmów, ja wolę jak troszeczkę jednak wieje, ale za to jest pochmurno. To myślę, że jest lepiej. Na jesień ja wolę, żeby było pochmurno. Obskoczę tak, plan jest taki. To miejsce, tam zrobię sobie jeszcze jedno miejsce, gdzie ostatnio udało się jakieś ryby wyciągnąć i jadę na kolejne starorzecze. Tutaj nie będę... O, było jakieś puknięcie. No, ciekawe co to było. Zaraz sprawdzimy. Guma nowa, więc jeżeli to był szczupak, to będą cięcia. Ale cięć nie widzę, więc prawdopodobnie to był okoniasty. Ja wziąłem okoniówkę jeszcze. Nie mogłem się powstrzymać, bo na tym dołku chciałem jeszcze sprawdzić, bo tutaj czasami się ruszają okonie, więc generalnie tematem jest szczupak, ale nic nie zaszkodzi, jak tam parę rzutów zrobię, nie? Dobra, tam zrobię jedno miejsce, jak się nic nie zadzieje, bo widzę, że woda jest totalnie martwa, widzę, okoń nie chodzi, tutaj zrobiło, jak one były aktywne, to było go widać na powierzchni, teraz go nie widać w ogóle. Czasami zabieram dwie wędki, wiecie, to też jest sposób pewien na takie brzegowe latanie, tak do końca się nie możemy zdecydować, co chcemy łowić, albo jak chcemy sprawdzić, co bierze, nie? Także spróbuję okoniówką parę rzutów. Mówię, czasami tak robię, chociaż to mnie trochę dekoncentrują mnie takie tematy, bo nie wiem, za co się zabrać. Ale jest to też pewien sposób. Zresztą wiecie, no na łódkach jak się pływa, to też się z reguły ma coś na szczupaka, coś na okonia. Z brzegu to się można robić dokładnie to samo, tyle że to jest bardziej upierdliwe, bo trzeba to nosić. Dobra, nie ma nawet półka.
Nie ma puka, no to bierzemy szczupaka na tapetę. I to samo, nie? Kilka rzutów, znaczy kilka, no kilkanaście, tak żeby wachlarzem to wszystko obłowić. Jak tu nic, to lecę na następny dołek. No i tym oto sposobem sprawdziłem tak bardzo pobieżnie, że okonie nie są na chodzie. Szczupaki całkiem prawdopodobne, że też nie, bo nie odnotowałem żadnego brania. Oczywiście rzucałem tutaj trochę więcej niż pokazałem wam to na filmie, ale nie zmienia to faktu, że to był taki dołek, który ja mam po drodze do tego mojego dołka docelowego, tutaj to miejsce. I właśnie sobie wymyśliłem, że na chwilę przystanę i tak po prostu parę rzutów kontrolnie, żeby mieć sumienie czyste, odhaczyć i jechać docelowo tam, gdzie chcę jechać. Także jedziemy na drugie starorzecze. Generalnie ja myślę po tych moich różnych doświadczeniach takich, że tam jest jednak większa szansa na szczupaka. Tam już okoniówki nie zabieram, tam już będziemy katować typowo szczupaka. Tam sobie też trochę pogadamy, a jeszcze zanim pojedziemy, to przy samochodzie pokażę wam jedną fajną rzecz. Zabiorę wam tylko chwilkę i zaraz lecimy łowić, a będę wdzięczny, jak te parę minut posłuchacie, bo będzie to formą wsparcia kanału, ponieważ Deeper jest dzisiejszym sponsorem odcinka, że tak to powiem, więc to jest chwilowy blok sponsorowany, nie będziemy tego ukrywać. Dla wszystkich zainteresowanych tą echosondą, którą wielokrotnie pokazuję, jakbyście sobie chcieli te swoje wędkowanie brzegowe troszeczkę urozmaicić, przyspieszyć w niektórych kwestiach, bo echosonda doskonale nadaje się do tego, żeby ją używać z brzegu. Spinning, wędkarstwo spławikowe, w zasadzie każda odmiana, również przyczepić to możecie do środka pływającego i bardzo szybko. Nie, ona pokazuje ryby, ale ja bardziej tutaj, mi chodzi zawsze o charakter dna. Bardzo fajnie się tym sprawdza dno, więc tak jak mówię, i przy spławiku. A jest teraz dostępna wersja Chirp Plus 2, czyli tego najwyższego modelu, w kolorze takim Arctic Grey. To jest coś, co posiada wszystko, co musi być do użycia, czyli wszystkie kabelki, wszystkie, że tak powiem, tutaj te skobelki, te uchwyty. Jest oczywiście sama echosonda w takim bardzo fajnym, niestandardowym kolorze i jest oczywiście nakładka do wędkowania nocą. Możecie sobie tamto wykręcić, przykręcacie to i bardzo fajnie tą echosondę widać nawet z dalekiej odległości, nawet po ciemku, tym bardziej, że tam się coś świeci, więc będziecie mieli oświetlenie tego, tej echosondy. Nie zgubicie jej. To jest coś, bo często o to pytacie, więc pokazuję, że coś takiego teraz zostało wprowadzone na rynek. Jak zawsze na jesień coś tam fajnego Deeper przygotowuje, co też jest fajna opcja. Raz, że trochę inaczej wygląda, a dwa, że jest tańsza niż tradycyjny Chirp Plus 2. To jest taka wersja troszeczkę bonusowa. Bardzo wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie bloku sponsorowanego. Jestem wam niezmiernie wdzięczny. A teraz już to, co tygrysy lubią najbardziej. Idziemy łowić te szczupaki, nie? No to co, here we go. Może być tak, że to starorzecze w tym roku okaże się porażką, niejako może zmarnowanym czasem. Nie wiem, czy tak można to powiedzieć, czy ten czas jest zmarnowany. Niemniej jednak, no tak mnie ono kusi i tak usilnie chcę je tutaj zbadać, że nie mogę odpuścić. Może mógłbym jechać na wody, gdzie jest większa szansa, ale jara mnie właśnie ta woda. No nie wierzę, że tu nie ma. Tylko, że się woda zrobiła jakaś taka mętna. To jest bardzo ciekawe, że ona była czystsza. To mnie właśnie zastanawia, że ona się powinna krystalizować, a ona się tutaj nam coś psuje. Czuję tu szczupaka. Tylko, że tu znowu nie wieje, nie? Ja nie wiem, ja wolę jak trochę wieje, marszczy woda. O może tak, może nie wieje, ale marszczy woda. No tu tradycyjnie zaczynam od tej płytszej części, między roślinkami. Chwilę tu poświęcę, pozmieniam trochę kolory. Przynęty. I pójdziemy tam na tą głębszą. Ci co od tego spinningowania, jak macie jakiś pod prawą łopatką, tak jak kij trzymam, jak macie jakiś sposób na ból, oprócz jakiejś farmakoterapii, już jakieś mi się chyba tam zrobiło, nie wiem co, nie daje rady już prawie łowić. Zabrałem woblerki jeszcze dwa, może na woblery spróbuję i tak, no, zabrałem okoniówkę. Jednak tu widziałem, że się coś pokazywało, nie wytrzymałem. No, tak to ja już mam z tą okoniówką niestety. Albo stety. Zobaczę na tą okoniówkę, no. Tu widziałem, jakieś takie coś wychodziło. Strasznie brudna woda się zrobiła. Nie wiem, o co chodzi. Była klarowna, jest
Normalnie błoto się zrobiło. Nie mam pojęcia, o co kaman. Nie. Dobra, niech ona sobie leży. Jeśnie woła. Może coś się pojawi, to jeszcze popróbuję. A na razie zobaczmy te woblery, bo tak może na woblera. Czy jeden wobler klasyczny. Tam mam taką torbę. Nie miałem co prawda tego, co chciałem. Takiego o salmo. Szczupak łamany, płytko chodzący. I jerka tutaj akurat mam od Westina. Tylko że jest taki problem, że on jest cięższy niż gramatura kija, ale no to, co teraz zrobię, jest niepoprawne. Nie widziałem cięższego kija, a chcę spróbować. Trochę przeciążę ten kij. No nie będzie to takie prowadzenie, jakbym chciał, bo ten kij jest za... za delikatny do jerków. Z racji takiej, że kij przeciążam, to wyrzut musi być bardzo łagodny. Na szczęście te Savage, one trochę się dają przeciążać. Ale mówię, to nie jest... to na własne ryzyko, nie? Można kij uszkodzić. Jest tu parę rzutów z ciekawości, czy może na takie coś nie zareagują. Płytka woda to taka dobra pod jerki, nie? Teoretycznie. Dobra, zobaczymy tego sterowca. Przegadany dzisiaj będzie ten film, no. Ale czasami tak trzeba, nie? To jest też właśnie. I niektórzy wtedy piszą. Ja w ogóle powiem wam, że moja obserwacja jest taka, nie? Z roku na rok jest coraz gorzej w internecie. Z roku na rok jest coraz więcej jadu, nienawiści, takiego, nie wiem. Nie wiem w ogóle, jak to nazwać. Te komentarze poza stałymi widzami, bo jest grupa, bardzo duża grupa stałych widzów kanału, którzy gdzieś tam cały czas się pojawiają, komentują, fajne komentarze, to jest bardzo fajne, ale bardzo dużo też jest takich komentarzy, nie wiem, przytyków, przysrywek, przypierdółek, takich, tak zrobisz to źle, tak zrobisz to niedobrze. I jak rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy coś w internecie robią, w tym również gdzieś tam z kolegami właśnie, gdzie się wędkarsko udzielają, nie tylko youtuberów, tylko z różnych jakby dziedzin wędkarstwa, to wszyscy mówią jednogłośnie to samo, no, że z roku na rok jest coraz gorzej. To jest niezrozumiałe, no ale tak jest. No ja wam powiem szczerze, jak tam, no bo jest teraz ten temat Sebastiana i jego sklepu Zadziora, że zamyka tą stacjonarkę i jak tam czytałem niektóre komentarze, są Sebastian sam jeden komentarz tam gdzieś, nie wiem jak to powiedzieć, nagłośnił, że teraz ktoś mu napisał, że teraz to pod most. Powiem wam szczerze, nie wiem, jak smutne życie trzeba mieć, jak trzeba mieć, nie wiem, spierdolone w głowie, żeby komuś coś takiego napisać, nie? Naprawdę to jest aż nieprawdopodobne. Chwila przerwy, bo się nic nie dzieje i się już pewnie dzisiaj nic nie zadzieje, to sobie pogadamy. Oczywiście zaraz jeszcze będę łowił, ale sobie pogadamy teraz o tym chwilę, jak ja się tutaj przygotowuję, bo o to bardzo często pytaliście. Tam kij, plecionka, kołowrotek i tak dalej. Nie będę operował markami konkretnymi, bo to też chyba nie o to do końca chodzi. Widzicie na filmach, na co łowię, a bardziej mi chodzi, żeby się skupić tutaj o parametry. O przynętach już wam mówiłem. No przynęty głównie chodzi o to, żeby dopasować po pierwsze te, w które wierzymy, te, które wiemy, że na danej wodzie działają i jakieś jeszcze dodatkowe, takie, które chcemy sobie sprawdzić, bądź różnią się one znacząco od tego, co mamy. Tak jak mówię, ja mam przygotowane gumy, mam przygotowane obrotówki i teraz zabrałem sobie jeszcze woblery, tak żeby różnymi typami przynęt sprawdzić daną wodę. Wszystko płytko schodzące, gumy obciążone bardzo lekko. Natomiast jeżeli chodzi o sam sprzęt, jeżeli będziecie zainteresowani, czym ja konkretnie łowię, to oczywiście w komentarzach możecie pytać, ale mówię, tu nie do końca o to tutaj chodzi. Wędzisko szczupakowe do takiego, jak ja to mówię, łowienia mojego ulubionego, zresztą takiego średnio lekkiego. Kij to jest akurat długość kija 243 cm. Ja zawsze łowiłem na kije 2,70, jeżeli chodzi o łowienie z brzegu i one są bardzo ok. To jest taka moim zdaniem długość uniwersalna, sprawdzająca się na wszelkich wodach i tutaj cały czas mówię o łowieniu z brzegu. Powyżej 2,70 też jest ok, ale ja już na przykład nie przepadałem za tymi kijami. To jest taka moja osobista preferencja. Dla mnie to już jest za długie, za ciężkie, źle mi się tym łowi.
połowi. 2,70 to jest takie minimum czy maksimum. Oczywiście możecie próbować na dłuższe z brzegu też jak najbardziej. Natomiast zacząłem od niedawna używać kije właśnie około 2,40, 2,40, tu w tym przypadku 2,43 i stwierdzam, że nie ma za dużej różnicy w stosunku do 2,70 i też mi się nimi bardzo fajnie łowi z brzegu, a one są trochę lżejsze, trochę bardziej takie operatywne, nazwijmy to, lepiej mi się na nie łowi, dlatego właśnie od jakiegoś czasu celuję w takie kije 2,40 kilka. Poniżej można, ale ja już bym nie zjeżdżał poniżej. Po pierwsze, rzucimy trochę bliżej, dłuższy kij to dłuższa dźwignia, więc jesteśmy w stanie dalej posłać przynętę. Woda na przykład ta, na której ja tutaj jestem, ona jest niewielka, co prawda, i wydawać by się mogło, że nie trzeba daleko rzucać, ale pamiętajcie, że przynęty są lekko uzbrojone. Mi zależy, żeby też z tego brzegu dostać się przynętą pod drugi brzeg, bo tam też mogą stać szczupaki, więc po co mam tam gdzieś latać po tych chaszczach, jak mogę to zrobić z tego brzegu? Tym bardziej, że akurat w tym przypadku tamten brzeg jest praktycznie, pamiętacie, w jednym z filmów byliśmy tam, on jest prawie niedostępny, jeżeli chodzi o chodzenie, więc muszę to zrobić z tej strony. Dlatego kij, który pozwoli mi rzucić daleko. Ten kij jest akurat bardzo dynamiczny, więc on bardzo fajnie rzuca. Te 2,40, no niżej mówię, niżej z brzegu już bym nie zjeżdżał. 2,40 w moim osobistym odczuciu jest petardą do łowienia brzegowego i cały sezon go używam i naprawdę jestem bardzo zadowolony, więc te 2,43 cm, jeżeli chodzi o długość kija, jest moim zdaniem fajna do 2,70, o. Tak bym celował. Poniżej 2,40, 2,20, kiedyś próbowałem używać 2,20. To nie jest to. To nie jest to, jeżeli chodzi o brzeg oczywiście. Na jakichś malutkich dołeczkach, albo jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby daleko rzucać, to ok, bo nim się bardzo fajnie operuje, ale tam trochę tych centymetrów brakuje, jednak wiadomo, że ta dźwignia im jest większa, tym dalej rzucimy. Ja na tych wodach, co łowię, mi zależy, żeby dalej rzucić, więc te 2,20 było mi trochę za małe. No 2 metry kiedyś też próbowałem, to już jest w ogóle moim zdaniem nieporozumienie, jeżeli chodzi o brzegowe łowienie. Nie. Ciężar wyrzutowy 7,25, czyli ten kij obsługuje optymalnie przynęty o ciężarze od 7 do 25 gram. Zawsze pamiętajcie, że główka dźwigowa to jest 3 gramy, ale waży jeszcze przynęta. Nie? To jest taka deklaracja producenta, że w tym zakresie ten kij będzie optymalnie pracował, optymalnie się ładował, optymalnie będziemy czuli przynętę. Tak jak widzieliście, ja ten kij mogę przeciążyć i też sobie daję radę. Na własne ryzyko, zawsze jak przeciążacie kij, to pamiętajcie, robicie to na własne ryzyko, bo jakby producent, wykraczacie poza tak zwane zalecenia producenta, więc różnie może być. Natomiast kij do 25, no przy takim moim łowieniu, teraz tak, jak ja łowię właśnie na przynęty 3, 5, 7 do 10 gram, to jest maksymalnie co ja używam przy moim brzegowym łowieniu, no to do 25, do takich przynęt, no wiadomo, że tam od 5, 7 cm, 10 do 12, tutaj mam akurat herringa założonego, to jest 13 cm i też bardzo fajnie na tej 3-gramowej główce on działa, więc to jest taki ciężar wyrzutowy, który z brzegu na niezbyt głębokich łowiskach bardzo fajnie obsłuży Wam ten rozmiar przynęt, taki właśnie do 12 do 13 cm, uzbrojony w niezbyt ciężkie główki jig. Ciężej, kiedy decydowałbym się ciężej, na kij może do 30, do 35, do 40 albo do 45 gram, jak miałbym łowisko też z brzegu, ale ono by było głębsze, 3, 4, 5, 6 metrów i chciałbym łowić już naprawdę ciężko, jakimiś główkami, 15, 20, na przykład za sandaczem, tak? No to wtedy decydowałbym się na kij do powiedzmy 40 gram, do 45 może, no bo ten do 25, no jakbym założył główkę 20, duża przynęta, trochę już bym wykraczał, 25 z przynętą, główka 25 z przynętą, no już bym zdecydowanie wykraczał, łowiąc sandacze, no co z tego, że daleko rzucę, ale tutaj chodzi jeszcze o to, że musimy tym kijem podbijać przynętę, a przy przeciążonym, przeciążonym kiju, czyli to wszystko jest, waży więcej niż podaje tutaj producent w tej gramaturze, to podbijanie nie będzie możliwe, bo zamiast podbijać szczytówką, ta szczytówka będzie Wam pod wpływem tej przynęty, po prostu będzie zbyt spolegliwa, nie będziecie w stanie tym kijem tej przynęty podbić, więc wtedy używałbym coś cięższego, ale do takiego łowienia na dołkach, na bajorkach, bo na tym się skupiamy tutaj w tym odcinku, na takich właśnie wodach o metr, półtora do dwóch, tutaj pamiętacie, dipperem sprawdzaliśmy, było tam dwa z kawałkiem, 2,2 chyba maksymalnie tutaj było, może gdzieś tam, ale nie sądzę, że jest głębiej, bo tak jak już przebadałem, to tutaj raczej głębiej nie jest, czy takie wody, nie wiem, 3 do 3,5 metra, no do 4 metrów, właśnie tak obciążone przynęty, idealna sprawa i ja tak
takie wędzisko do średnio lekkiego szczupakowania właśnie z brzegu wybieram. Mówię, chyba że chciałbym łowić naprawdę ciężko, no to zdecydowałbym się na ki o większej zalecanej gramaturze, ten ciężarze wyrzutowym. A do takiego pykania sobie tutaj na dołeczkach idealnie do 25 to jest takie optimum. Oczywiście można do 30, do 21, gdzieś tak ja tutaj podaję to, co ja używam, ale gdzieś tam te granice możecie sobie też, bo to jest też kwestia swoich osobistych preferencji, nie? Dobra, nad kołowrotkiem się nie będę rozwodził. Powiem tylko jeszcze tylko jedną informację. Generalnie trochę chciałbym unikać opowiadania i operowania modelami, bo na co łowie widzicie w filmach, jak chcecie dopytać, zawsze możecie spytać w komentarzu albo gdzieś w wiadomości prywatnej, ja wam zawsze odpowiem. Natomiast tak ostatnio sobie wymyśliłem, że nie chciałbym w tym filmie tam nasycać tego tym sprzętem i tymi nazwami, bo jakby mówię, to widać, nie wiecie, to pytajcie, ja wam zawsze odpowiem i tyle. Natomiast tutaj się do jednej rzeczy odniosę. Dzisiaj mam akurat SG6 ze sobą ki, ale na moich ostatnich filmach widzieliście SG8 i nowy kołowrotek od Savage'a i już się pojawia, bo bardzo dużo pytań się pojawiło, co to za kij, co to za kołowrotek i ja wam na te pytania odpowiadam, natomiast pytacie mnie, jak to się sprawuje, czy będzie jakaś moja opinia na kanale, bo jesteście ciekawi tego sprzętu i chcielibyście poznać moje zdanie. Nie, w najbliższym czasie nie będzie, bo to są nowości i ja ten sprzęt mam też od niedawna, a nie będę opowiadał o czymś, co używałem, nie wiem, 4 czy 5 razy nad wodą. Na razie mi się użytkuje to fajnie, ale jakie to będzie i jak w dłuższej perspektywie, co będę miał do powiedzenia? Po roku może, nie? Może po pół roku. No teraz, zaraz nam się sezon kończy, więc już nie będzie okazji. Ale nie chcę opowiadać o czymś, co tak naprawdę dopiero na świeżo mam w ręku i dopiero zacząłem używać, więc jakby tutaj żadnej opinii z mojej strony na razie. Przykro mi, nie spodziewajcie się, bo no mówię, nie chcę pleść czegoś, co nie mam sprawdzonego, nie? Chcę to sobie najpierw poużywać. Będziecie widzieć wszystko na filmach też, nie? Jak używam, no to widać jak to się sprawuje i tak dalej. A gdzieś tam po jakimś czasie, jak będzie taka potrzeba, to sobie trochę o tym opowiemy. Więc tutaj też ten kołowrotek, no typowy taki do szczupakowania, to już bardziej dla początkujących wędkarzy. Rozmiar 3000 to jest taka wyjściowa i to praktycznie u każdego producenta te 3000 to będzie takim rozmiarem pod te szczupaki, nazwijmy to. Bo to chodzi też o to, żeby sobie fajnie wędkę wyważyć, nie? Plecionka. Ja mam tutaj, już teraz, żeby was nie skłamać, trochę nie pamiętam, chyba 008. Tyle, że ja mam nawiniętą plecionkę Berkleya. One są trochę przegrubione i ja mam kilka szpul z różnymi średnicami i w zasadzie tak do okoniowego sobie biorę tam 006 chyba czy 004 najcieńszą. Natomiast jeżeli chodzi o szczupaka, to też patrzę i też polecam wam, żebyście zwracali na uwagę po prostu na jej wytrzymałość. Patrzę sobie na ile jest kilogramów. I akurat ta 008, ona mówię, ona troszeczkę grubiej wypada niż na przykład u innych producentów, a ma właśnie tą wytrzymałość taką, że już wybaczcie, nie pamiętam ile, ale tam było dosyć dużo, chyba ponad 9, 10, 11 kilo, coś takiego, więc no daj ci Bóg takiego szczupaka z tego starorzecza, nie? A cienka plecionka też, bo ja zawsze zjeżdżam z tą średnicą tej plecionki możliwie ile się da, bo też jakby co zyskujemy grubością plecionki. Już widzę, że jest tyle minut, rozgadałem się, no ale niestety, no widzicie, to są tematy, na które nie da się tak w dwóch zdaniach. To i tak robię to pobieżnie. Ja się staram dobierać plecionki możliwie jak najmniejszej średnicy ile się da, bo zawsze zależy mi na odległości rzutu. Im cieńsza plecionka, tym dalej rzucicie. Natomiast grubsza plecionka spowalnia opad, tak? Tu na tej wodzie to jest nieistotne, bo tu są 2 metry, to w ogóle tam nie ma znaczenia, ale jak będziecie mieli wodę 4-6-metrową, to przy plecionce 008 i przynęcie powiedzmy na 15 gramach, jakieś 10-centymetrowe, ten opad będzie trwał ileś. Natomiast jak założycie 14 tego samego producenta, plecionkę tego samego producenta, na przykład 14 czy 16, ona będzie grubsza, czy na przykład 19, to spowolnicie ten opad. Rozumiecie, o co chodzi, nie? To jakby coś takiego, tylko że mi nie zależy, żeby to uzyskać, więc schodzę sobie zawsze ze średnicą. No i przypony, bo wiadomo, na szczupaki się nastawiamy, więc przypony. I tutaj to już w zasadzie co kto lubi. Tytany, wolframy, stalki. Ja akurat mam, bo znalazłem kiedyś, dawno temu kupiłem cały taki szpaler przyponów stalowych i po prostu je zakładam, żeby je zużyć, bo no co, nie wyrzucę przecież, więc sobie je zakładam i używam. I to tyle, to jest moje przygotowanie. Natomiast takie przygotowanie, o,
okon, zaraz rzucimy tu jeszcze. Takie przygotowanie jeszcze poza już tym całym sprzętem. Mówię, ja chcę unikać tych tematów, no ale pytacie, słuchajcie, no pytacie. Tych pytań jest cała masa, więc trudno trochę, no nie chciałbym ignorować waszych pytań, no skoro jest taka potrzeba, to o tym mówię. Ale tak jak mówię, no chciałbym trochę od tego odchodzić, ale to jest jakby też realizowanie waszej potrzeby. No opowiadam o tym, bo po prostu pytacie o to, więc jakby dlatego na kanale się też pojawiają tematy sprzętowe. O, GoPro mi się wyłączyło z automatu. Natomiast jeszcze takie przygotowanie, bo tutaj no dzisiaj znowu mówimy o tym przygotowaniu, takie dołki. Słuchajcie, ciepło się ubrać, to jest ważne, to na ryby jakiekolwiek byście nie jechali. Jak jest potrzeba, to wodery, to wcale nie jest przesadą, bo na takich miejscach często trzeba brodzić. No ja tu akurat radzę sobie bez tego brodzenia, więc mam zwykłe kalosze. Podbierak, ten jest mój za mały, nie? Bo ja tradycyjnie znowu mam w domu, bo nabyłem nowy i kurde nie mogę go jakoś, ciągle go zapominam, żeby zabrać. Plecak, o plecak mam tutaj, akurat jako statyw mi służy. I tam wszystkie pudełka bez torę, bez takiego obładowywania się, bo tu się bardzo dużo chodzi, bardzo często zmienia się miejsca. Tych dołków czasami mam gdzieś tam, o widzieliście jeden dołek, drugi dołek, tam bym chciał, to jeszcze są dołki, które mogę zwiedzać, więc po prostu ja muszę być mobilny. Trochę jak przy przystawce spławikowej, to pewnie też pamiętacie, że tam też stawiam na mobilność i tutaj też stawiam na mobilność. No i to jest w zasadzie całe moje przygotowanie. No, mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze pytania. Jeżeli jeszcze jakieś pytania się pojawiają, no to oczywiście walcie w komentarzach. No będę na wszystkie starał się odpowiadać. Raczej w filmach, bo czasami w komentarzach nie sposób bez tego za dużo. Ale tak jak mówię, no o tym sprzęcie, no jak pytacie, no to jakby, no co? No to odpowiadam, nie? O, no czasami zabieram dwie wędki. To już się staje upierdliwe, przyznaję szczerze. Z dwoma wędkami już się ciężko chodzi. Tym bardziej, że czasami chodzimy gdzieś po krzakach, po skarpach. No trochę to utrudnia, ale na siłę też tak można robić. Dobra, kończymy te wywody. Dziękuję za wysłuchanie i zabieramy się dalej za łowienie, nie? Bo czas nagli, mamy godzinę, już jest chyba taka godzina, że to już niedługo będzie się miało ku zachodowi. 14:55, a słońce zachodzi, słuchajcie, o 16:07, no więc dużo czasu nie mamy. Jak widzicie, nic się na razie nie dzieje i pewnie się już nic nie wydarzy, ale wizualizujmy sobie pełen sukces. Podążam ochoczo na ostatnią miejscówkę. Zobaczcie przy okazji, jak jest pięknie. A wiem, że szaro i buro, ale mgliście, a ma to swój klimat jesienny. Ja bardzo lubię. Może trochę mniej, że jest zimno. Ręce już mi odpadają, ale taka jest przygoda, nie? Ja wiem, że ja sobie celowo utrudniam, bo przyjechałem na wodę, na której prawdopodobieństwo złowienia szczupaka jest pewnie dużo mniejsze niż na innych wodach, na które mógłbym teraz jechać, wybrać sobie jakieś jezioro albo cokolwiek innego, co wiem, że tych ryb tam jest na pewno trochę więcej. Ale co ja mogę, że ja tak lubię, no, źle wszedłem. Po prostu tak lubię. Jara mnie to, a że się na to staro rzeczy uparłem, no to postanowiłem, tak jak już mówiłem, że jadę, godząc się, że całkiem możliwe, że się nic tutaj nie zadzieje, no. Także mówię, utrudniłem sobie maksymalnie, nie? A że to też tak nie jest, że w ogóle tu nie ma szansy. A naprawdę jestem ciekawy, no. Strasznie zimno w ręce już się zrobiło. No jesień, jesień, panie, jesień. Tu zacznę i tam pójdę za chwilę. Tam są te rośliny, takie fajne. To też zobaczymy. O, szczupaki. A jak ma coś być, jak się ogonek tutaj zahaczył. Tak jak widzicie, takie łowiska łatwe nie są. Najczęściej się tu nic nie łowi, a szczególnie dlatego, że nie wiadomo, czy tu w ogóle coś mieszka, a jak mieszka, to ile tego jest, a zazwyczaj pewnie jest tego tutaj niewiele. Także dzisiejsza wyprawa, trochę sobie pogadaliśmy, ryby nie było, czyli ot taki zwyczajny wypad wędkarski.